Wywiadu dzisiaj będzie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Na program zaprasza sponsor, producent Dokładnie tak. No to wszystko. No dobrze, no to skoro już mamy
jak jest dużo z osób robi to świadomie i wie, że korzysta z takich nielegalnych treści. Jako, że głównie chodzi o filmy właśnie i o muzykę, no bo to tutaj są te skala jest największa, czy ja myślę. To znaczy to zależy. Jeśli chodzi o użytkowników, liczbę użytkowników rzeczywiście wideo. Tam jest największa skala korzystania z nielegalnych źródeł. Ale na przykład muzyka jest dalej fizycznie ciekawym przypadkiem, bo tutaj mamy streaming, który w znacznej mierze pozwolił na zminimalizowanie tego pracy. Czy to jest kwestia tych modelów dostępu, ale też trzeba pamiętać, że to są różne treści. Bo muzyki odsłuchujemy kilkakrotnie, czy nawet więcej, natomiast film obejrzymy raz na dwa razy. Więc to bardzo zależy również, czy troszkę kształtują te wartości, te zależności od tego, czy spojrzymy. Liczba plików, które są pozyskiwane nielegalnie. Natomiast na przede wszystkim jest to przybój rynek. Mówimy skala, już parę osób, powiedzmy, jakie to są rzeczywiście liczby, chociaż miejmy świadomość, czy też tego, że sama liczba, sama kwota może niewiele powiedzieć, tak rzeczywiście, co my możemy porównać, skala tego pieniądza. To znaczy skala, jeśli powiemy sobie o tym, bo skala to jest jeszcze jedna rzecz, że tutaj w przypadku wideo, gdzie mamy najwięcej tych użytkowników nielegalnych serwisów, to jest 8 milionów osób. Audiobooki to jest jeden to tak naprawdę to się przekłada na ogromne straty dla gospodarki i dla kultury. I tu jest rzeczywista podstawa, którą my kwantyfikowaliśmy. To znaczy oszacowaliśmy, że straty dla gospodarki w wymiarze PKB, to są 3 miliardy złotych. Tak naprawdę co ta kwota pozwoliła zrobić? To jest to 30% rocznych wydatków Skarbu Państwa. Także proszę Państwa, lepiej oczywiście, że lepiej niech się modlą w swoim rzymsko-łacińskim kościele, bo innego nie ma. Jeżeli by mieli kraść, jeżeli by mieli na miliardy, jeżeli by mieli łgać, mówimy, że to jest gorsze od kłamstwa.